Cześć, tutaj Karol, czyli Glossy Jam i dzisiaj zagramy sobie w Planet Zoo. Zobaczymy, co tutaj dalej nam wyjdzie i jak rozwinie się nasze zoo. Zapraszam do oglądania. Dobrze, lecimy tutaj z tymi bizonami. O, proszę bardzo, pan bizon. Dobrze mówię, że pan, tak? Bo tutaj te drugie to są mniejsze. Dobra, to jest pan bizon. Tutaj jakby w komentarzach dostałem informację o tym. O, możemy je ponazywać w sumie. Dobrze, dobry pomysł. Czy ja nazwałem... Dobra, zmienimy jeszcze nazwę wybiegu na bizony. Proszę bardzo. Dobra, więc już wracam do swojej myśli. Tutaj w środowisku jest pokrycie i ja cały czas myślałem, że to pokrycie, ten biały pasek, musi się przeciągnąć do tej kreski, gdzie jest zaznaczone. A to jest zupełnie odwrotnie, czyli chodzi o to, że ja muszę to pokrycie zmniejszyć, bo my jesteśmy tam, gdzie jest ta strzałka. Więc zaraz się tutaj zmniejszymy, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, czy to pójdzie nam dobrze. Lecimy tutaj. Trzeba pousuwać część tych rzeczy. Niestety tutaj nigdzie nie ma takiej gotowej, wiecie, opcji do usuwania tych rzeczy. Więc trzeba to robić jeden po jednym. No dobra, dajmy... Musimy tutaj sobie dać radę z tym. Cyk, kolejny. No, trochę tego narobiliśmy. Szkoda właśnie, że nie ma takiego czegoś. A jak dam trasy, to się co? Będą ścieżki tylko usuwać? No właśnie. Dobra, to by było bez sensu. Teren tutaj nie ma usuwania. Właśnie, brakuje mi takiego, wiecie, przycisku, że klikam i usuwam sobie, co tam sobie chcę i bez żadnego problemu. No ale dobra, trudno. Ja to sobie pousuwam i pewnie teraz przetnę i zaraz do Was wrócę. No dobrze, już tutaj do Was wróciłem. Udało nam się tutaj te bizony trochę na zielone, że tak powiem, sprowadzić. Musiałem przeciąć, bo trochę usuwania było, a niestety nie ma żadnego przycisku, żeby to wszystko sobie pousuwać, więc musiałem trochę przeciąć i usuwać ręcznie. No ale mam nauczkę na przyszłość, więc możemy lecieć teraz dalej. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Dobrze, ja myślę, że możemy otworzyć już nasz park. Zobaczmy, czy tutaj są pracownicy. Jest jeden pracownik, drugi, trzeci. Dobra, to jest spoko. Otwieramy park, żeby już zarobić kasę. Dobra, dajemy. Glossy Zoo, otwieramy. Szóstka, trójka. No dobra, i jedziemy. Niech już przychodzą ludzie, bo potrzebujemy pieniędzy. Bo mamy 4000, już wcześniej było 6. Już się tutaj zmienia pora dnia za chwileczkę. O, będzie pochmurnie, już widzę, że chmury idą, już nie będzie tak kolorowo. Dobrze, co tutaj mamy? Jeden, kwarantanna jeszcze nie, wyzwania są. Dobrze, liczba gości, to dobra, coś nam się tutaj uda. Jedziemy, mało gotówki, no ja wiem, że mamy mało gotówki, zobaczymy. Ja poczekam, aż tutaj ten przepływ się trochę uspokoi. I potem może jakaś pożyczka wjedzie, albo coś takiego. Dobra, goście już przychodzą. O, proszę bardzo, to są nasi pierwsi goście w naszym zoo. Witamy serdecznie. Zapraszamy. Proszę kupować, proszę płacić, proszę przychodzić. Tu się pan bizon kąpie. Albo pani bizon? Kto? Pani, dobrze, pani bizonica. Dobra. I tak sobie pływa, słuchajcie. Wielu gości uważa, że bilety są zbyt drogie. No w sumie mają rację, że są trochę za drogie, bo... Dajmy też na trójkę. O, proszę bardzo. Za trójeczkę, bo nie ma co płacić. Bo wiecie, same bizony tutaj są, to nie ma co płacić dużo za te bizony. Dobra, jedziemy dalej. No szybciej, wchodzić, kupować, płacić. A może ceny jeszcze ustalimy? Sprawdźmy, jak tutaj ceny się mają. Tutaj tych rzeczy wszystkich. Ceny. Za 12 jest XL Burger. Za 8 jest mniejszy. Zysk na sprzedanej sztuce 9 aż. Dobra, może zmniejszmy do... Da się wpisać? Do 10. 7 zarobimy, to jest uczciwa cena. Tutaj 6 zarabiamy, może dajmy cenę 5. Zarobimy 3? Nie, no 6. Dobra, 6. Ktoś może mieć... O, synchronizuj ceny, żeby wszędzie były takie same. Dobra, co tutaj mamy? Ceny napoju, napój 5, 3 zarabiamy. Niech kosztuje 4,50. O, moment. 4,50? No, kropki trzeba dodawać. Dobra. Napój. 4,50. Zero kalorii. Też 4,50. Napój arbuzowy. 4,50. Wszystkie napoje niech kosztują tyle samo. YOLO. Dobra, tu jest informacja. Oni tu przychodzą po coś sobie kupić i tak dalej. Ceny. Dobra.
Zysk na sztuce przewodnika audio to jest 1, 10, pakiet adopcyjny, pakiet taki, drogi. Drogi bym dał za 60, niech będzie trochę droższy. Zysk na sztuce, 3. Dobra, te ceny są w porządku, to mogę zostawić jak jest. Niech chodzą, niech kupują. Dobra, słuchajcie, jest noc, więc możemy zobaczyć, gdzie tutaj te światła faktycznie były potrzebne, a gdzie nie. Więc ja bym się teraz wstrzymał. O, kasa nam urosła, słuchajcie, bo okazało się, że jak po tych wszystkich wydatkach i tak dalej, już te przepływy nam się zmieniły, więc minus 120 jest około. Dobra. Budownictwo. O, trochę to trzeba zrobić tak. Cyk, jedna lampa. Wow. Przyciąganie do powierzchni, ale nie w ten sposób, moi drodzy. Nie w ten sposób, nie o to mi chodzi. O, dobra. Tak już, no lepiej nie będzie. Może w sumie dobra, może tu, może jednak będzie lepiej. Coś takiego. Cyk. I tu drugie. I w tę stronę odwrócone. Cyk. No od razu jest jaśniej, lepiej, fajniej, więc gitara. Chyba, że te reflektory tu się da, ale czy one tak świecą dobrze? Tak se. No ale już dobra, już się zostawię. Tutaj bym je dał, słuchajcie, bo tutaj nie mamy żadnej takiej o, latarni, która by podświetlała. Tutaj jest gitara, tu już widać mniej więcej coś. Światła, czy tu dać światła? Może tu, żeby widzieli, gdzie są końcówki, wiecie, tych wszystkich rzeczy. Ale tam, no do zwierzaków bym świateł nie dawał, słuchajcie. Jest noc, szanujmy te zwierzaki, że one sobie tu siedzą i tak dalej. Za dnia, jak ktoś chce, słuchajcie, oglądać zwierzaki w pełni, niech przychodzi do naszego zoo za dnia, a nie kurde w nocy przychodzi i jeszcze myślą, że tutaj będziemy wszystko doświetlać. Nie ma takiej opcji. Dobra, tyle starczy. A jeszcze pracownikom tutaj trzeba, słuchajcie, podświetlimy, żeby widzieli, gdzie mają iść pracować, co nie? Dobra, cyk. Cyk. Potem wrócę do domu i będę mówić, słuchajcie, w tym zoo ja musiałem pracować, tak ciemno było i tak dalej, blablabla. O, tu mają jasno, więc gitara. O, tu mają światła, więc wszystko dobrze. Tu zostawiam. No dobra, póki co jest w porządku. Dobrze to wygląda. Słuchajcie, ja w ogóle sprawdzę, czy ja nagrywam dźwięk, bo jak nie, to będzie przypał, ale nagrywam, jest wszystko dobrze. A czy nagrywam obraz? Nagrywam. Boże, wszystko się udało. Posłuchajcie, chwilę wcześniej nagrywałem już i tak sobie coś tu porobiłem, coś było fajnie, spoko. No i potem się okazało, że nie nagrywałem, więc był kwas. Dobra, tutaj widziałem przed chwilą, że potomstwo, tak? Oś czasu. Kto? Proszę bardzo, pani Bizonica. Ona już tutaj... Gdzie jest informacja, że ona jest... O, termin porodu. Lipiec drugi. Teren. Dobra. Populacja osobników. Jest trójka i potrzebują trochę więcej. Dobra, więc zaraz będzie super, bo się pojawi jeszcze ten jeden bizon, więc będzie gitarka. Dobrze, w międzyczasie tutaj sprawdźmy, mamy tak. Ocena zwierzęcia 2 gwiazdki. Ocena ochrony 0 póki co. Edukacja, no prawie 1. Niestety marketing ma tylko 0. No i zadowolenie gości w sumie to jest raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze liczę, raz, dwa, trzy, cztery i piąta jest jakby prawie. Dobra, nie jest źle, moim zdaniem nie jest źle, bo mamy zoo, które ma aż 3 zwierzaki jednego gatunku, 2 sklepy i informacje. Więc no, ja bym nie zapłacił za wejście do takiego zoo, więc się bardzo cieszę, że ktoś tu w ogóle przychodzi. Dobra, jedziemy dalej. Trochę przyspieszam czas, jak już będzie ranek, kasa leci, spada znowu, leci, spada, to tak różnie. Dobra, jak już znowu będzie poranek, to znowu zaczniemy sobie budować coś. I ja tak sobie, o co to? Kliknąłem tą kamerkę, nie mam żadnego tutaj tooltipa, który mi powie, o co chodzi, ale może jak teraz nic nie będę ruszać, to może sam będzie się gdzieś ruszać, co? Nie. Więc nie wiem, po co jest ten przycisk. Jeśli wy wiecie, do czego jest ten przycisk, ten tutaj na dole, ten, który teraz klikam, to dajcie mi znać. No i w ogóle zauważyłem w ostatnim montażu, że nie widać mojego kursora, nie zawsze widać. Słuchajcie, teraz jeszcze nie udało mi się tego naprawić, ale pracuję nad tym, bo to jest jakiś błąd właśnie NVIDII, która nagrywa mi tutaj wszystko. I widziałem, że jakaś aktualizacja wprowadziła to, że nie widać jakby tego nagrania. No i to jest dziwne, to nie wiem, o co chodzi. Więc tego się przekonamy, zobaczymy. Co ten bizonik taki mały? To jest ten taki młody? Nie, jest dorosły.
tak może się lekko różnią. No, więc ja się postaram, żeby ten kursor było już widać w kolejnym odcinku, albo w następnym, bo muszę tam jakoś to rozpracować, tam było jakieś info, że coś trzeba pogrzebać w plikach i wtedy może się uda. Dobra, mamy już dzień, jest 11, tak o 12 bym sobie zaczął, żeby już, że jak już wszystko będzie widać, wszystko będzie ładnie. Dobra, jest już 12. Kasa. Jak wygląda kasa? O, słuchajcie, łączny zysk co miesiąc to jest 1000 dolców. To mi się wydaje, że my bardzo dobrze na prostą wyszliśmy, tak? No, gitara dla mnie. Ja bym wziął pożyczkę, bo no, pożyczka pozwoli nam się rozwijać. Tylko którą? Tak sobie czytam tutaj w ciszy i patrzę, bo no na chwilę muszę przestać gadać, bo muszę sobie policzyć ile te odsetki tutaj coś. Ale wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie ta 20, bo to jest tak średnio, odsetki to tylko 5%. Dobra, jedziemy. Będziemy spłacać 3000 na rok, to jest w porządku. Dobrze, mamy już kasę, możemy kupować. Sprawdźmy zwierzaki. Jakim są dostępne zwierzaki? Oczywiście za nie za ochronę, tylko to. Może cena nie najlepsza, tylko zacznijmy od tutaj tego najlepszego ustawienia tu. O. Dobra. Waran. Waran, z tego co wiem, to jest właśnie w edycji Deluxe był. Właśnie kupiłem tę edycję wcześniej, dzięki temu też mogę zagrać betę wcześniej. I tutaj jakby trzy zwierzaki doszły. I z tego co wiem, doszła jakaś antylopa, ale nie wiem która, albo ta gazela na przykład. Wiem, że coś takiego by się pojawiło. Gdzie jest ten jeszcze? Legwan na pewno, tak mi się wydaje. Tak myślę. Albo waran. Coś z tego się pojawiło i jeszcze jakiś jeden zwierzak. A, hipopotam, ten drugi taki. Gdzie on był? Na górze chyba, o ten tutaj. To ich nie ma w podstawie jak coś, więc jeśli planujecie kupić grę i na przykład te zwierzaki wam się spodobały, to pamiętajcie, żeby kupić tą wersję Deluxe, bo to właśnie w niej to wszystko jest. Dobra, oś czasu. Póki co żadnej nowej informacji nie mamy. No dobra, wróćmy do... O nie, słuchajcie, kupmy eksponaty. Eksponaty jakieś fajne. Postawimy tutaj taki jakiś budynek na przykład. Powiedzmy, tutaj drogę bym pociągnął. Dobra, to ja może przestanę gadać i zacznę działać. Ławeczka może tutaj bardziej. O, pod lampą. Trasy. Trasa. To jest ta trasa? Tak. I czy to jest wielkość w porządku? Dobra, wielkość jest ok. Dobra, to zacznijmy odtąd. Tutaj. Cyk. Niech sobie przejdzie tutaj. O, i dzięki temu ci, którzy... O, nie może tak być. Może w ogóle to zaokrąglę jeszcze bardziej. Tutaj. Tu. O, i tutaj jakbyśmy teraz szli. Cyk. Cyk. O, idealnie, słuchajcie, zobaczcie. Zobaczcie, jaki za mnie budowniczy. Idealnie. Dobra, i tutaj przejście, żeby sobie przechodzili tutaj też. No i dobra. Tu jakieś budy się też postawi, coś takiego, jakieś drzewa, coś takiego. I tutaj już bym nic nie robił, ale tutaj... Tylko żeby takie proste to wyszło. Nie wyjdzie proste. Może tutaj gdzieś jest ta opcja wyrównania do siatki? Nie, to nie jest to. Gdzieś pamiętam, że była taka właśnie ta fajna opcja. Żeby to wyglądało prosto. Ale to jest mniej więcej proste. Zostawmy to tak. Dobra. I tutaj bym zbudował właśnie to miejsce dla... W sumie to... No nie. Dla jakiegoś zwierzaka takiego... nie wiem, jakieś takie węże, gady, płazy, coś takiego. O! Nie jest prosto, ale prościej nie będzie. Dobrze. Mogłem dać wyrównanie do siatki w sumie i byłoby git. No ale trudno. Dobrze, jedziemy dalej. Wybieg. To było w wybiegach chyba. Schronienia nie. Urozmaicenia. A może nie mamy tego opracowanego? Słuchajcie jeszcze. Ekspozycja. O. O, słuchajcie, zmienili nazwę trochę, bo to się jakoś
Vivarium, jakoś tak się to nazywało, i ktoś, pamiętam, Patrycja, wydaje mi się, że Patrycja, w komentarzu napisała, że to właśnie jest taka ekspozycja pokazująca różne takie zwierzaki. No i faktycznie to jest ta ekspozycja i miałeś rację. Więc nawet chyba zmienili nazwę, żeby było trochę łatwiej, ale no dobra. Słuchajcie, a może ktoś w internecie dał w ogóle? Nie wiem, czy to będzie widać. I nie do końca. O! Nie mam pojęcia, czy to się nagrywa, słuchajcie. Więc w momencie jakby teraz komentowania, nie mam pojęcia, czy wszystko się tutaj udaje, ale szukam sobie społeczność, centrum społeczności. Słuchajcie, albo może jeszcze nie działa warsztat? Działa, już jest. O, jest jakieś startowe ZO, ktoś ZO dał? My nie chcemy. My chcemy, o właśnie takie, o centrum różnych gadów i płazów. Dzięki info, Reptile House. A może właśnie, o, czy tutaj są takie rzeczy związane z tym? Może ja wejdę w to i to powinno mieć w opisie. Zobaczcie, jakie fajne. W sumie nie wiem, czy to widzicie, ale ja widzę i bardzo mi się podoba. I widzę, że to może być bardzo drogie. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Shop, sceneria, lerch. Kurczę, nie ma informacji takiej, wiecie, żeby posegregować tylko te miejsca dla gadów i płazów. Zobacz wszystkie przedmioty. O, terrarium. Idealne na start, słuchajcie. No dobra, zobaczymy, czy idealne na start. Nie do końca mi się podoba, ale zobaczymy. Zasubskrybuj, już się pobrało, powinno być u nas. Dobra. Zamykamy to. I to się powinno pojawić w czym? W budownictwie i tutaj. O, 15! 15 to my nie mamy, drodzy Państwo. Ale tu właśnie idealnie by super pasowało. Byłoby super. W sumie mamy 15, ale wydamy całą kasę. To wiecie co? Ja puszczę czas. Niech czas sobie leci. Usunę tę drogę tutaj. Proszę bardzo, ona nam nie jest potrzebna w tym momencie. Budownictwo. Terrarium. Dobra. Tak, żeby to też... O, ta droga już tutaj jedna idzie. To dobrze. O. Dobra, jolo, postawiłem. Więc wygląda to tak, tutaj, o, terrarium. Trochę je zaraz zmienimy, bo nie do końca mi się podoba, ale jest dobrze. Widzę, że coś jest zagrodzone i tak dalej. O. I tutaj przydałoby się zrobić drogi. Proszę bardzo, tylko czy to się uda, bo to nie zawsze się udaje. No właśnie, źle uformowana część. Wow, co tu się dzieje? Czy to nie będzie tak łatwo, słuchajcie? Popełniłem błąd kupując to tutaj. Bo, o, tu się dało połączyć, ale tu nie wszędzie wszystko się da tak połączyć. Więc to nie jest tak kolorowo sobie coś pobrać i że będzie wszystko git. Bo potem, o właśnie, takie elementy się tutaj dzieją. Więc mielibyśmy jedno wejście, bez już wyjścia prawie, że... Albo z jakimś dziwnym. Sprawdźmy, jak to wygląda. A w środku? Dobra, to jest anulowany pomysł. Ja to muszę cofnąć. Szkoda kasy na taki budynek, który no, nie do końca będzie spełnił nasze jakby oczekiwanie w naszym konkretnym zoo. Więc ja zbuduję po prostu takie coś do oglądania tych zwierzaków, jak po prostu na zewnątrz. Obiekty, ekspozycja. Mamy jedną ekspozycję. O. I tutaj bym postawił drugą, ale nie mogę, ponieważ to jest droga. Więc ja tą drogę usunę. Proszę bardzo. Obiekty, budownictwo. Proszę bardzo, jest drugie. Ja bym to zbudował razem już w tej tutaj edycji. Proszę bardzo. Słuchajcie, jest w miarę prosto. Jeszcze da się to uratować troszkę wszystko. Więc tutaj nic straconego, że tak powiem. O, póki co zostawmy to tak. Tutaj zrobimy jeszcze tak, żeby się dało stąd poprzechodzić, bez usuwania, drodzy, bez usuwania. Trochę mniejsze, tak, jak rozumiem. Czwórka tu jest chyba, tak. O.
I cyk. Tutaj sobie każdy może podejść. Aha, jeszcze inaczej możemy to wymyślić. Dobrze. Że tutaj ja muszę na bieżąco tu myśleć, słuchajcie. Cały czas myślę i co tutaj stworzyć wszystko. Ale myślę, że coś tam się tutaj uda zrobić i zaraz wszystko będzie w porządku. Dobra. Ja to trochę przetnę, żeby poradzić sobie z tymi drogami i zaraz do was wrócę. Dobrze, działamy. Tutaj musiałem nieco wyrównać całość, żeby ona na pewno była idealnie prosta. I teraz powinno się dać dodawać tutaj kolejne budynki. Wspaniale, idzie to zrobić, więc od razu to zrobię. Dodam po dwa, super. Dobra, tutaj możemy to usunąć, te drogi, bo one tutaj nie są potrzebne. Tutaj nie da się jakby tego oglądać, tych zwierzaków. Oczywiście usunęła mi się cała droga. Czasami ten edytor jeszcze potrzebuje trochę miłości, szczerze mówiąc, bo widzicie, jak coś, to się usuwa mi całość. Więc ten edytor jeszcze troszkę potrzebuje. Dobra, to była ósemka chyba. Ósemka? No, było mniej, ale dobra, siódemka chyba. Dlaczego to się łączy w ten sposób? Dobra. Idealnie nie jest i myślę, że nie będzie. Ale może ósemką jeszcze spróbuję. Ostatnia deska ratunku. Dobra, udało się. Super. Tutaj zatrzymam czas, żeby nam już nie uciekał. Kasa nam trochę już teraz kuleje, ale no jakby wiadomo, kupowaliśmy różne rzeczy. Dobrze. To musimy też edytować. Zacznijmy zatem edycję tego wszystkiego. Wszystkie rzeczy chcemy zobaczyć. Dobrze, jaki styl tu zakładaliśmy? Taki. Dobra, więc dajemy tutaj tu i potrzebujemy takiego samego dachu jak tamten. Więc to nie jest ten. Może same dachy włączę, będzie łatwiej wtedy. To był ten dach. Dobrze. No to jedziemy, słuchajcie, z budowaniem. Thank you.
Słuchajcie, uważam, że jak na pierwsze budowanie to wyszło mi całkiem nieźle. Myślę, że jest w porządku. Tutaj nasi goście będą przychodzili, zobaczą sobie te zwierzaki i będą mogli tutaj sobie, o, proszę bardzo, wyjść. To będzie taka właśnie buda z takimi różnymi żabami i tak dalej, i tak dalej. No dobra, najpierw musimy tutaj wejść i posegregować niektóre rzeczy. Dobra, już tutaj wchodzę. Może odtąd. O. Dobrze, mamy pierwszą tutaj rzecz, ekspozycję pierwszą. Wyświetlmy rynek. Proszę bardzo. Może cenami, bo mamy teraz 7 tysięcy. Zobaczymy, jak możemy sobie to posegregować. Karoluchy. Czy chcemy mieć karoluchy? Raczej nie. A sprawdź może tutaj o, od tych takich tutaj najlepszych. To są najlepsze, rozumiem. Tak? Spadają? Tak. Dobrze. Boa dusiciel. No słuchajcie, czas życia trochę tu dużo nie zostało. Ale mamy anakondę żółtą. Zupa die. Czy ona potrzebuje kogoś? W tej swojej grupie. Wielkość grupy. 1, 2. Dobrze. Zobaczmy. Jeszcze raz. Cena, gotówka, tutaj. Bierzemy anakonda żółta. Płodność słaba, no ale trudno. Weźmiemy faceta i kobietę. Czyli facet, adoptuj. Kobieta, adoptuj. Wysyłamy do zoo. Proszę bardzo, do tej tutaj pierwszej ekspozycji. Gotowe. Kolejna rzecz. Kolejne zwierzę. Dobrze, tutaj. Dobrze. Słuchajcie, ja już wiele razy wam mówię. Ja nie mogę myśleć i mówić jednocześnie. A tutaj staram się, wiecie, trochę zaoszczędzić, trochę kupić tak, żeby jeszcze zarobić na tym potem. Więc dobra. Legwan szlachetny. O, jaki ładny. Ale czas życia ma tutaj kiepski i płodność. Jest drugi gdzieś? Nie, jeszcze jeden by był. A jakby nie, jakby chciała być dwójka, to nie, nie, nie. Dobra. Nie ma takiej opcji. Grzechotnika może. Albo coś innego. O, to ma ten. Grzechotnik taki. Płodność ma słabą, no ale to nie szkodzi. Zobaczmy w Zupedi. Czy on potrzebuje 1 do 2. Czyli jak jest 1, to jest spoko. Dobra, to może jednego kupimy. Jeszcze raz. Cena. Kurczę, te wszystkie ustawienia, które ja ustawiam, to one powinny zostać już na dłużej, żeby to można było potem łatwiej wszystko ogarniać. Była dusiciel. Nie. Grzechotnik. O, grzechotnika, proszę bardzo. Adoptuj. Wyślij do zoo. Cyk. Następne. Co mamy następne? Cena nie. Oferty gotówkowe. O, słyszę w tle, jak mi już pika zmywarka. Także wybaczcie pikanie. Dobrze. Może jakiś ptasznik albo coś. Kurde, ja się trochę boję pająków. Ale weźmy. O, legwan zielony. Czyli mamy zielony i ten drugi. A zielony będzie drugi jeszcze jeden. Szlachetny, zielony jest jeden. Nie, tylko po jednym. Szkoda. Może jakąś żabkę, słuchajcie. Tutaj, o, gdzie jest jakaś żaba? Same ptaszniki. No dobra, jesteśmy skazani na te tutaj ptaszniki, tak? Ptasznik jeden, jakiś wałęsak. Weźmy dwa wałęsaki. Adoptuj jeden, drugi. Wysyłamy tutaj. Coś tu nie poszło. Czekajcie. O, dobra. Mamy tu. I z tej strony teraz jeszcze jakieś trzy zestawienia. Może tego legwana, dajmy jednego. Ale on jest, o, on jest za tą zieloną gotówkę. Czas życia ma krótki. To się nam nie opłaca, słuchajcie. Dobra, cena jeszcze raz. Gotówkę. Patrzymy na najlepsze. A może właśnie takie gorsze, co? I te gorsze uda nam się jakoś tutaj pozmieniać. Tutaj mamy jedną żabcię. Drugą żabcię. Wyślij do zoo. Poszło. Dobrze. To już według ceny. Gotówka. Ich mamy, to mamy. No słuchajcie, ślimaki. Ile one? One nie mogą być drogie w utrzymaniu. Chociaż nie, to się trochę cykam jednak. Weźmy tego. Legwan. I czy jest drugi legwan dla niego jakiś? Jak się okaże, że musimy kupić tamtego za tamtą drugą kasę, no to trudno, ale lepiej, żeby było ich dwóch. Dobra, tutaj nie. Gatunki. I szukamy pod legwanem. Legwan szlachetny i zielony. Szkoda, że nie można tutaj sobie wpisać. To byłoby szybciej. O matko, gdzie on jest? Tutaj. No dobra, musimy tak kupić w takim razie. Adoptuj. Wyślij do zoo. A to razem ich wyślę. Będzie łatwiej. O.
Mamy tak, Wałęsaki, proszę bardzo. Przenieś. O, tutaj. Coś mi się tu wszystko dziwnie podświetliło, nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że ich źle nie wyślę. Ło, jeszcze raz. Wchodzę tutaj. Coś tu mi się nie udało z tą kamerą. O, teraz. I tutaj. Dobra, udało się. Wałęsak. Ale on już nie powinien być gdzieś umieszczony, słuchajcie. Coś tu nie poszło tak. Ekspozycja tutaj jest jedna. To jest anakonda. I tutaj powinna być druga anakonda. Przenieś, proszę bardzo. Wałęsak. Nieprawidłowe. Tutaj jest. Dobra. I ten liściołaz. Tutaj. Cyk i gotowe. Dobra, wszystko już tutaj się dzieje. Zaraz jeszcze zobaczymy mniej więcej, jak to wygląda. Czy te ustawienia, które... O, znowu trzeba do budynku wejść. Tak, ustawienia tutaj są w porządku. Wszystko jest dobrze. Możemy te ściany jeszcze tam pozmieniać, żeby ta ściana jedna no jakimś tłem się ładnym zrobiła, bo po co być takim tłem. Anakonda żółta. Tutaj wszystko będzie w porządku. Ekspozycja, układ. Dobra, temperatura i wilgotność. Dobrze, zaraz tutaj sobie z tym poradzimy jakoś. Urozmaicenia jeszcze nie mamy. Ona potrzebuje około 21 stopni. Jeśli dobrze rozumiem, chyba źle rozumiem. Bo tutaj jest, nic mi się nie pokazuje. No ale jest poniżej, tak? Czyli potrzebuje trochę więcej. Sprawdźmy tutaj, może przyspieszę. Będziemy wiedzieli wtedy, czy to się zwiększy, czy to się zmniejsza. Dajmy 24. Cyk. Jeszcze trochę więcej. Mniej niż 30. 28. Dobra. Wilgotność. Ile potrzebują? Ile tam było? Dużo. Czyli dużo. Sprawdźmy, czy to będzie w porządku. Jeszcze trochę. I jeszcze odrobinę. O, i tak jest gitara. Dobrze. Co tu im potrzeba jeszcze? Układ. Układ ekspozycji zapewnia częściowe urozmaicenie. Dobrze. Czy ten układ, czy to jest... Tutaj chodzi o to. Fasada 3D, 2D. Gdzie daliśmy to 3D? Nie mam pojęcia, gdzie to daliśmy. Zamknij. A, tutaj. Czyli brak tu musi być. Dobra, to zatrzymam. Które to jest okno? To tutaj. Dobrze. Dajmy fasadę 3D. Proszę bardzo, macie. Okno trzecie to jest to. Dajmy też 3D. Po co mają tutaj się zamykać? I tutaj 2D. Proszę bardzo. Kamera swobodna. Dobrze, jedziemy dalej. Kogo tutaj mamy? O, znowu mi się wróciło. Dobrze, dobrostan. Zaraz tutaj sobie poradzimy ze wszystkim. Jest tylko jeden grzechotnik. To jeden mi spierdzielił gdzieś tutaj. Handel zwierzętami. Eksponaty. Albo nie kupiłem. Nie wiem. Coś się tu wydarzyło. Ale dobra, zaraz się dowiemy. Mamy tego grzechotnika, albo jednego tylko kupiliśmy w końcu. Tak mi się wydaje, że tego jednego w końcu tylko kupiliśmy. Zwierzęta, układ. Tu się jeszcze nic niestety nie mogę zrobić. Wybacz mi. 24. To tak będzie w porządku. Sprawdźmy. Tak. Wilgotność jest spoko. I tutaj te okna. Okno tak. 3D. 2D. I 3D. Proszę bardzo. Dobra. Teraz kolejna tutaj nasza ekspozycja. Dobra, może najpierw te okna. To musimy zostawić. 3D. 2D. I 3D. Dobrze. O, coś komuś tu jest źle, jakimś zwierzętom, bo już mamy powiadomienia. I tutaj, o, ile gości tu jest, dobra, ja tutaj muszę to zatrzymać i tutaj sobie wszystko poukładać, bo kurczę, zobaczcie, jak jest tłoczno, matko. No przychodzą i oglądają, słuchajcie, dobrze, dzięki temu zarabiamy. Dobra, układ, tu tego nie zrobimy jeszcze, odrobinę więcej, sprawdźmy. Jeszcze trochę, jeszcze jeden stopień, może 25. Dobra, wilgotność jest na styk, więc odrobinę więcej. Dobra, teraz jest idealnie. Dobrze, kolejną tutaj rzeczą do zrobienia jest kolejna ekspozycja. I tutaj kogo mamy? O, jakieś żabcie chyba są. Tak, to są żabcie. Żabciu, co ty potrzebujesz, moja droga żabciu?
trochę więcej temperatury. Sprawdźmy, 27. No, 20, 20, 30 aż. Rośnie do 30. 9, 30. To 29, 28. O, będzie idealnie. I duża wilgotność. Sprawdźmy, 76 czy jest w porządku. Rośnie, rośnie. Nie, jeszcze. 88. O, teraz jest super. Dobra. Teraz musimy zrobić oczywiście te ściany. 3D. 3D. I 3D. Dobra. Kolejne tutaj nasze piękności. I to jest Legwan zielony. Gdzie on jest? Widzicie go gdzieś? Może on jest gdzieś na górze? Nie. O, tu jest, tu jest. O, dwa są. Od razu przy szybie, słuchajcie, zobaczcie. Ja nie mogę już bardziej. O, mogę przybliżyć. Tutaj dwa się wygrzewają. No dobra. Czego oni potrzebują ode mnie? Ode mnie potrzebują temperatury wyższej, ale chyba nie aż tak dużo. Do 26, sprawdźmy. 25, 26. Nie, 28. 28, tutaj. Dobra. I wilgotność jest idealnie, super. Zamykamy to okno, dajemy fasadę 3D. Tutaj damy 2D, żeby było ładne tło. I tutaj damy też 3D. Super. No i od razu jest lepiej, tak? Od razu piękniej to wygląda. Dobra. Zadowolenie naszych zwierzaków. Sprawdźmy, czy wszystko będzie zaraz w porządku. Może nie. Na razie nic nie kupujmy. I zobaczmy, co tutaj powiadomienia jakie się pojawiły. O co tu chodzi? Co tu się wydarzyło? Dobra. O, dzieciaczek już jest. Jest mały tutaj bizonik. Zobaczcie. O. A kto tutaj będzie na naszej miniaturce niedługo? Zgadnijmy. Pewnie bizonik. Zobaczcie, już tu ma małe różki, już jest wszystko pięknie, dobra. O, cyk. Dobra, no super, słuchajcie, super. Ale dobrostan ma niski, bo urozmaicenie, tak? Ale zobaczymy, czy już są te wszystkie nasze rzeczy. Co tu mamy? Wyzwanie się jedno udało. Odbierz nagrody. Jest, super. Adoptuj różne gatunki do wybiegów. Na razie mamy tylko jeden gatunek, to się zgadza. Zyski z jedzenia póki co jeszcze nie urosły, tak jak powinny. Dobra. Wciąż uważają, że są za drogie bilety? Przecież już mamy dużo ludzi, w sensie nie ludzi, tylko dużo rzeczy pokazujemy tutaj, no nie może tak być. Personel to jeszcze nie jest potrzebne, ale tutaj mamy rzeczy, tak? Odwiedzający gracz. O, jacyś gracze mnie, słuchajcie, odwiedzają. O co tu chodzi? Mogę im cześć pokazać albo coś? O co tu chodzi? Status gościa, idzie do domu. Dobra, to jest... Może ja też kogoś, słuchajcie, tak sobie odwiedzam, gdzieś sobie chodzę, tak dalej. Super. A, czyli to pewnie jest ten awatar, tak? Ale teraz, o, nie zobaczę, który to jest gościek. Nie wszyscy są... O, tutaj jest jakiś gościu. To jest jakiś gracz, słuchajcie. Więc jeśli będziecie mieli grę, to możecie mnie też odwiedzać w takim razie w tym parku. Dobra. Tutaj tej edukacji nie ma, tak? Zobaczcie, ile ludzi. Ło, nie pomyślałem o tym, że tu może być aż tyle ludzi, więc zrobiłem tylko taką ścieżkę. No ale trudno. Musimy tutaj postawić jeszcze w tym odcineczku tę edukację, tak? Z dźwiękiem otoczenia. Informacje edukacyjne. Dobra. I to trzeba tak rozplanować, żeby... Dobra, musimy to... O, znowu wyszliśmy. Znowu musimy wejść przez tutaj, przez ten budynek. O, może sobie tak ustawię, będę widzieć ten dach i wszystko. Dobra, edytujmy tę grupę. To jest ta grupa do edycji. Dobrze, gdzie tu mamy projekty, obiekty, obiekty. I proszę bardzo. Tu. Jedno. I drugie gdzieś tutaj, żeby to na siebie nie nachodziło. Nie mogą na siebie nachodzić, bo słuchajcie, wtedy te komunikaty, które słychać, to one na siebie nachodzą i jest z tego więcej szkody niż pożytku. Może drugi po prostu tutaj, o. Dobra, i to jedno będzie opowiadać o czym może opowiadać? O anakondzie, o grzechotniku. O legwanach niech opowiada, a drugi niech opowiada o... Na przykład, co tu jest? O, nie mogę kliknąć, o, coś zepsułem. Nieważne. Dobra. A to niech opowiada o anakondzie. O anakondzie, proszę bardzo. I może trochę więcej. O, dobra. I temu też damy trochę więcej, żeby trochę więcej zasięgu to dało. Tyle git. Zobaczmy teraz, jak wygląda zasięg. Zamykamy tą grupę. Zobaczmy, jak wygląda zasięg w ogóle tutaj edukacji. Edukacja to chyba jest w porządku, ale czemu jest na czerwono? Coś tu się wydarzyło, że to jest na czerwono?
Może nie wybrało się w końcu, co? To, co wybraliśmy. Zobaczmy, znowu tutaj kamera moja szaleje. W sensie zmieniałem ustawienia kamery i no, mam za swoje. Mam za swoje. Nie powinienem tego zmieniać. Brak zasilania. Dobra. No trudno, to musimy teraz jeszcze pomyśleć nad zasilaniem, ale myślę, że zasilanie zrobimy już w kolejnym odcinku. Nie możemy wszystkiego tak zrobić w tym jednym, kurczę, bo potem znowu będzie trwać godzinę odcinek, a w tą grę można grać i grać. Więc słuchajcie, ja wam dziękuję za ten odcinek. W tym odcinku udało nam się postawić takie właśnie wielkie terrarium dla różnych tutaj zwierzaków. Kasa powoli wraca do normy. Urodził nam się też tutaj jeden bizonik. No i wszystko jakby wraca do normy. Jakby tutaj nasze zoo się rozwija cały czas. Już mamy coraz więcej gości, coraz więcej gwiazdek, więc zobaczymy, co będzie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, ja już się zabieram za dalsze granie, dalsze nagrywanie, potem za montowanie i zapraszam was do kolejnego odcinka. Jeśli ten odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji kanału, ponieważ z tego, co zauważyłem w statystykach, większość osób, która mnie ogląda, ogląda mnie bez subskrypcji i po prostu ja byłem w szoku. Mówię, kurczę, podoba im się to wszystko i nie subskrybują, nie chcą wiedzieć, kiedy są kolejne filmy, więc jeśli chcecie wiedzieć, kiedy będą kolejne filmy, jak to się tutaj będzie działo, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, a i pamiętajcie o dołączeniu do grupy na Facebooku. Grupa nazywa się Kryształki, moje ulubione kryształki i uwaga, ta jest wszystko napisane w opisie, także do zobaczenia, nie przeciągam już, no i cześć!